Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to konecka firma zajmująca się obrotem nieruchomościami. Specjaliści zapewniają wsparcie przy sprzedaży, kupnie czy wynajmie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.quickhouse-nieruchomości.pl. Telefon 722 012 002. Biuro mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich. Dominik Tarczyński to niezwykle popularny europoseł związany z obozem Zjednoczonej Prawicy. W niedzielę gościł on w sali Astoria w Końskich na otwartym spotkaniu. Przybyło na nie około 120 osób. Tarczyński długo mówił o ogólnokrajowej polityce oraz przyszłości Polski w Unii Europejskiej. Na koniec spotkania udzielił poparcia w wyborach samorządowych kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza Końskich Jackowi Werensowi. Na miejsce przybyli liczni działacze PiS-u oraz kandydaci z ramienia tej partii w nadchodzących wyborach samorządowych. Na miejscu obecni byli też posłowie na Sejm RP Krzysztof Lipiec i Mariusz Gosek. Wydarzenie rozpoczął szef powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości, starosta konecki Grzegorz Piec. Ja tak naprawdę pan poseł spowodował, że pierwszy raz tak szybko do Radoszy zjechałem. Mam nadzieję, że... Tak, zgodnie z przepisami, ale szybko. Bardzo chcę pana posła powitać na pięknej naszej konecji ziemi. Pogoda, ale nieważne. Korzystając z okazji, chcę powitać radnych sejmików pana Andrzeja Brusia. Potem długo mówił już gość dnia, europoseł Dominik Tarczyński. Europarlamentarzysta poruszył wiele tematów. To choćby kwestia Komisji do spraw Pegasusa, Europejskiego Zielonego Ładu, Paktu Migracyjnego i oczywiście zbliżających się wyborów samorządowych. Jak państwo wiecie, byłem członkiem Komisji Śledczej do spraw Pegasusa w Parlamencie Europejskim. Mariusz, absolutnie szacun, świetna robota, zrobione tak, jak to powinno być. Czyli jak? Pokazane w jaki sposób totalna opozycja próbuje wykorzystywać instytucje Komisji Śledczej i od tego chciałbym zacząć, bo to są te ostatnie wydarzenia, szanowni państwo, i jak na takich komisjach śledczych się przejechali. Przejechali się dlatego, że chciałbym państwu powiedzieć, że zgodnie z tym, co już usłyszeliśmy w trakcie posiedzenia tej komisji, to wszystko to po prostu humbug. To po prostu wymyślenie afery, której de facto nie było. To znaczy, próbowali robić z siebie męczenników, osoby prześladowane, inwigilowane. Opowiadano, że pobierane były dane, zdjęcia, że były dostępy do kamer. Wszystko to okazuje się być nieprawdą. Nie mówią o tym, ilu szpiegów rosyjskich zostało zatrzymanych dzięki temu systemowi. 16, dokładnie tak. Jaki jest z tego wniosek? Wniosek jest taki, że ta nagonka, która została rozpoczęta, wszystko to, co się wydarzyło, sprawia, że teraz ludzie ze służb, nasi oficerowie, kontrwywiad i tak dalej, będą zastanawiać się dwa razy, czy użyć takiego narzędzia w obronie Polski, aby nie ponieść konsekwencji ze strony rządu Tuska. Bo jak widzicie, teorią tego rządu i narracją jest to, że takie narzędzie w ogóle nie powinno być używane. Szanowni państwo, jak wiecie, kończy się teraz kadencja Parlamentu Europejskiego. Po pierwsze chcę podziękować tym z państwa, którzy może na mnie głosowali. Dziękuję za to tym, dziękuję. Dziękuję tym, którzy mnie do Parlamentu Europejskiego posłali. Mam nadzieję, że państwo obserwujecie moją pracę, bo pracuję dla was jako wasz przedstawiciel. Chcę powiedzieć, co się działo w tej kadencji, co się dzieje w ostatnich dniach, ale też co się działo w całej pięcioletniej kadencji. W ostatnich dniach przyjęto bardzo ważną dyrektywę, jak państwo wiecie. Będziemy mieli teraz domy zeroemisyjne. Jak wiecie, koszt zeroemisyjności budynków to od 30 do 300 tysięcy. Wymyślili teraz, że teraz budynki będą zeroemisyjne. I nieważne, jakie mamy okna, kiedy one były wstawione, jakie ocieplenie i tak dalej. Wszystkie te elementy mają sprawić, że jakaś firma na tym zarobi. Kto głównie na tym zarobi? Kto zarabiał na wiatrakach? Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o kasę. A więc dyrektywy przyjmowane, rezolucje przyjmowane, ludzie oskarżeni w aferze korupcyjnej dzięki urządzeniom deszyfrującym zatrzymani wyszli oczywiście z więzień, z aresztów i teraz są na sali plenarnej z nami i stanowią o europejskim prawie. Tak, oczywiście Tarabella siedzi obok mnie. Kaili normalnie funkcjonuje, biorą udział w głosowaniach, kreują europejskie prawo. Ale nam będą mówić o tym, jak ma wyglądać praworządność w Polsce.
No, ja bym, no, tak bym nie powiedział, ale generalnie system, który jest pełen hipokryzji, system, który jest nie do zaakceptowania i system, który trzeba obserwować i komentować, dlatego że nie może być tak, że ludzie, którzy są zatrzymani w największej aferze korupcyjnej w Parlamencie Europejskim, tworzą prawo, które jest wykorzystywane do tego, aby nakładać sankcje na takie państwa jak Polska, wskazywać nas palcem, przyjmować największą ilość rezolucji spośród wszystkich państw członkowskich, i mówić, że to my powinniśmy się uczyć prawa od nich. Dochodzimy do absurdów, które pokazują, że gaz był bardzo dobry do momentu, jak był budowany Nord Stream 2. Jak Nord Stream wybuchł, to nagle jest problem. A więc cały czas widzicie, szanowni państwo, że wszystkie elementy Zielonego Ładu, przeciwko któremu my głosowaliśmy, i to jest bardzo ważne, na wszystkich spotkaniach powtarzam i mówię, 15 stycznia 2020 roku. Słynne głosowanie. Pierwsze głosowanie na temat Zielonego Ładu. Jedyną reprezentacją z Polski była reprezentacja posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zagłosowaliśmy przeciw. I wszyscy o tym wiedzą. Pomimo to obecna większość parlamentarna stara się nam powiedzieć, że to my jesteśmy odpowiedzialni za Zielony Ład. Dochodzi do szaleństw, których nie da się wytłumaczyć racjonalnie, bo kto przestrzegał przed Timmermansem? My. Kto głosował przeciwko Zielonemu Ładowi 15 stycznia 2022 roku? My. Kto ostrzega teraz przed szaleństwem wymiany wołowiny na owady? Przecież mąka z owadów to jest praktyka, którą się teraz bardzo mocno pcha na półki zamiast wołowiny. My. Kiedy my o tym mówiliśmy w kampanii wyborczej parlamentarnej, to mówili nam: przestańcie straszyć ludzi. Nikt nie będzie zmuszał do tego, aby jeść mąkę z owadów. My mówiliśmy z robaków, to się obrażali, mówili nie robaków, tylko owadów. Wybory samorządowe są teraz tak arcyważne. Do tej pory zawsze dyskusje na temat wyborów samorządowych opierały się o tym, czy będzie szkoła, czy będzie przedszkole, czy taką drogę zrobić, czy taki chodnik zrobić, czy ta inwestycja ma sens, czy nie. I bardzo dobrze. Bo małe ojczyzny muszą mieć ten rozwój i to jest bardzo istotne. Ale teraz, szanowni państwo, jesteśmy w momencie, w którym dochodzi jeszcze jeden bardzo ważny temat. To samorządowcy, to radni poszczególnych gmin i miast będą decydować o tym, czy zgadzają się na to, aby nielegalni imigranci przybyli do ich gmin. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale rząd musi zapytać samorząd o to, czy ma infrastrukturę, czy ma szkołę, świetlicę, OSP, gdzie może przyjąć nielegalnych migrantów, i rada musi się zgodzić. Więc jeżeli będą to samorządy, które będą podzielały chorą ideologię, tak jeżeli chodzi o zielone łady, tak jeżeli chodzi o nielegalną migrację, tak jeżeli chodzi o ochronę życia i tak dalej, no to skończmy na tym, że my nie będziemy mieli nic do powiedzenia. Że będziemy mieli ludzi, o których nic nie wiemy. Bo naszym problemem było to i jest, że ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają nielegalnie, czyli popełniają przestępstwo, są ludźmi, o których my nic nie wiemy. Na wielu filmach widzieliśmy niszczenie przez nich paszportów, dowodów tożsamości. My kompletnie nie wiemy, kim ci ludzie są. Dlatego też wybory samorządowe, które będą się odbywać teraz, w związku z przyjęciem paktu migracyjnego, będą kompletnie inne i znacznie ważniejsze. Problem polega na tym, że niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę. Mówiłem o tym wielokrotnie. Piekoszów był jedną z gmin, która była zapytana o taką możliwość przyjęcia nielegalnych migrantów jesienią 2015 roku. Jeszcze wtedy ówczesny rząd Ewy Kopacz zadawał takie pytania. Dzięki Bogu wygraliśmy wybory. Gdybyśmy nie wygrali, w Polsce mielibyśmy już podobne sceny jak w innych państwach Unii Europejskiej. Dlatego tak arcyważne są te wybory. Dlatego bardzo często jestem w dwóch, trzech miejscach codziennie, kiedy jestem w Polsce. Mamy otwarte spotkanie, każdy może przyjść. Zawsze zachęcam wszystkich, ponieważ świadomość wagi tych wyborów, tak samorządowych, jak i europejskich, jest niska na temat migracji i tego, jak przełoży się to najczęściej przyjmowane ostatnio prawo w Unii Europejskiej na życie małych ojczyzn. To jest problem.
I uważam, że nie można patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat drogi przedszkola czy ulicy. Powtarzam, to są rzeczy arcyważne i trzeba o nie dbać, na bieżąco dbać o rozwój. Ale dochodzą nowe elementy, o których samorządy będą decydować. Po przekazanej informacji nie zabrakło też serii pytań do europosła oraz odpowiedzi. Na koniec Tarczyński oficjalnie udzielił poparcia Jackowi Werensowi w wyborach na burmistrza Końskich, a potem już niemal każdy, kto przybył do Astorii, zrobił sobie zdjęcie z tym lubianym w prawicowych kręgach politykiem.